W związku z tym przechodzimy do kolejnego bezpieczeństwa i praworządności. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję bardzo. Obrady rozpoczęto o godzinie 18 w dniu 11 września. Zgodnie z listą obecności w obradach uczestniczyło 6 członków komisji oraz goście, przedstawiciel policji oraz przedstawiciel Straży Miejskiej. Ustalono następujący porządek obrad. Zapoznanie się z bieżącą korespondencją, dyskusja oraz zamknięcie obrad. Nie było zbyt dużo korespondencji. Jedna z takich bardziej ciekawszych jest to mail pani Doroty Olearczyk, która miała tutaj 3 problemy, a mianowicie pierwszy to jest sprawa postawienia znaku zatrzymywania się i parkowania na ulicy Łabędzie od strony ulicy Pańskiej. No tutaj mamy problem ze względu na to, że powstały tam biurowce, które się ogroziły, szlabany pozakładały i w tej chwili interesanci przyjeżdżający do nich no, nie mają gdzie zatrzymać się, stają na tej ulicy, a na tej ulicy jest no, taki specyficzny układ zabudowy, że bramy wjazdowe są na mijankę. W związku z czym jak ktoś stanie w tym miejscu, to ten z bramy nie może wyjechać. Przedstawiciel Straży Miejskiej, znaczy przedstawiciel policji najpierw powiedział, że z tym problemem trzeba wystąpić, pani ta Olearczyk powinna wystąpić albo Rada Dzielnicy do Wydziału Ruchu Drogowego Policji, która no, ustali albo jeden kierunek na tej ulicy, albo zaproponuje postawienie jakichś znaków. Przedstawiciel Straży Miejskiej z kolei oświadczył, że jeżeli ktokolwiek z tej ulicy zadzwoni na Straż Miejską, oni podejmą interwencję w stosunku do tych, którzy łamią przepisy i parkują zgodnie z przepisami. Następny problem, jaki pani ta zgłosiła, to było... O zalewanie ulicy Łabędziej przez wody opadowe. No, tak się okazało właśnie, że ta zabudowa biurowa jest wyżej w stosunku do tej ulicy. Ulica ta nie posiada kanalizacji, znaczy właściwie ulica Mochnackiego i Pańska nie posiadają kanalizacji opadowej i Łabędzia również, w związku z czym no, wody opadowe gromadzą się w najbliższym punkcie. Problem no, jest nie do rozwiązania, trzeba byłoby inwestować i budować tam kanalizację opadową. I kolejny problem, który ta pani podniosła, to był, że tam sprzedają motocykle i na tym parkingu no, włącza się, szczególnie w niedzielę, włącza się alarm i no, nie daje spokoju ludziom. Ona tam interweniowała u kierownika tej placówki, no niestety ten pan dość butnie się do niej odnosił. No tutaj pani, nasz przedstawiciel Straży Miejskiej powiedział, że no, jeżeli by zgłosiła, oni by natychmiast interweniowali. No, pozostałe pisma to przyjęliśmy do wiadomości. Więcej nie ma, jeśli chodzi tutaj o Orlika, o którym mówiłem na poprzedniej sesji. Przedstawiciel Straży Miejskiej poinformował nas, że od 21 sierpnia na tym terenie są prowadzone stałe kontrole i tam w tej chwili już uspokoił się działanie tych grup, które tam wysiadywały i piły alkohol, przestał istnieć. Na tym komisja zakończyła obrady o godzinie. Znaczy jeszcze była dyskusja odnośnie
poprawienia bezpieczeństwa na ulicy i o godzinie 20 komisja zakończyła obrady. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością komisji? Pan przewodniczący Grodna, później pan zapytał. Chciałem zapytać te konkretne, one są po 1 sierpnia, ale w weekendy, tak? Rozumiem, bo tam głównie było choć problem, że w weekendy, w niedzielę właśnie są te turnieje. I chodzi o patroler nie w tygodniu, tylko bo w tygodniu nie ma sensu. Powiedziałeś, że... Tylko weekendowe. Tutaj mówił, że patrole są cały czas. Dziękuję. Pan przewodniczący Zalewski. Ja tylko chciałem powiedzieć, że przed tą komisją właśnie rozmawiałem zarówno z przedstawicielem policji, jak i straży miejskiej, jeżeli chodzi o ten nieszczęsny parking na całej szerokości chodnika, na ulicy, proszę Państwa, Trybuny Ludów, na początku od strony ulicy Trawniki i doradzili mi, żebym zwrócił się do zarządu właśnie w celu wystosowania pisma do jednostki policji, która się zajmuje właśnie Wydziału Ruchu Drogowego, ażeby rozpatrzyli sprawę, czy tamten chodnik nie powinien być udrożniony dla pieszych. To jest na łuku w lewą stronę, jeżeli się idzie od strony Wolnowackiej, strony Piasków i większość przemieszczających się pieszo idzie chodnikiem po lewej stronie i nagle widzi przed sobą stojące auta i już nie przychodzi na łuk z prawej strony, gdzie często też spożywają alkohol czy tych tam warzywniakach, ale idzie ulicą. I właśnie ostatnio też widziałem matkę, która z małym dzieckiem tam szła, musiał zwolnić, żeby ją wyprzedzić auto, samochód. Także chciałbym prosić zarząd, ażeby policja też się zainteresowała tą sprawą, ponieważ na spółdzielni nie ma siły. Po prostu nie ma siły innej niż to, żeby obowiązujące prawo zostało zastosowane jakby odgórnie. To tyle. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Rozumiem, że na tym Pan Przewodniczący wyczerpał sprawozdanie. Tak, dziękuję.